Rozpoczniemy może od sytuacji synoptycznej. Chciałbym przedstawić ten weekend nie tylko, ale tak dość szczegółowo. Zaczniemy od sytuacji synoptycznej. Już szukam. Jest tam. Słuchajcie, omówię to dość krótko, zwięźle, żeby każdy zrozumiał. Przede wszystkim oczekuje się w dalszym ciągu ciepłej, letniej, umiarkowanej pogody, która pozostanie z nami w najbliższych dniach, zarówno dziś, jak i w piątek, w sobotę, w niedzielę będziemy pod wpływem rozległego wyżu, a właściwie klina, który będzie nam tworzyć cyrkulację antycyklonalną, sprowadzając trajektorię cząstki powietrza pochodzenia kontynentalnego, suchego. Oczywiście ten klin wysokiego ciśnienia będzie nam oczywiście słabnąć i w zamian tego będzie napływać powietrze polarno-morskie z dość podwyższoną zawartością pary wodnej z południowego wschodu. Ale powietrze, które teraz napływa do nas, jest powietrzem kontynentalnym, suchym, tak? Ono się, przemieszczając na południe, ulega transformacji, czyli takim nagrzaniu pod wpływem insolacji promieniowania słonecznego. I w ciągu weekendu przewiduje się wzrost zachmurzenia od małego do umiarkowanego, lokalnie duże, aż do wystąpienia zachmurzenia całkowitego, czyli będzie dość parno, duszno i wówczas rozwiną się burze. Chwiejność atmosfery będzie warunkowo chwiejna i niestabilna, można już tak powiedzieć. Możliwe są burze pulsacyjne, wewnątrzmasowe oraz z trybu dyskretnej konwekcji. Będzie ich niewiele w czasie weekendu, 5 czerwiec, w sobotę na Przedgórzu Izerskim, w Sudetach i w Kotlinie Jeleniogórskiej czy w Kotlinie Karkonoskiej. Temperatury z nami pozostaną umiarkowane do 29 stopni Celsjusza. Pod koniec tygodnia, jak dobrze widzimy, nad Czechami i Niemcami strefa zbieżności wiatru i oś zatoki niżowej. Czyli pod koniec tygodnia, mi się tak wydaje, że w niedzielę wieczorem możliwe jest wkroczenie tej zatoki niżowej ze strefą zbieżności wiatru. Czyli będą się rozwijać przed strefą tą burzę z gradem i układy wielokomórkowe nawet i klastry tych burz nie powinno być dużo, one będą miały ograniczenie tylko do Wrocławia i w szczególności nad zachodnią Polską. Przedstawię tylko teraz w inny sposób piątek, jak będzie wyglądał. Sobota, niedziela, widać? Dobra, i teraz zaczynamy od burz. Tutaj w sobotę w godzinach popołudniowych albo przedpołudniowych już będziemy mieli do czynienia z rozwojem zachmurzenia dużego, umiarkowanego, aż do wystąpienia niestabilności atmosfery, czyli rozwoju konwekcji burz na Przedgórzu Izerskim i w Sudetach. Następnie jest to 6 czerwiec, godzina 15. Tutaj będziemy mieli do czynienia z rozwojem zachmurzenia całkowitego i umiarkowanego. Duże i umiarkowane, powiedzmy tak. W strefie, gdzie będzie już rozwijać się zachmurzenie konwekcyjne, czyli w Czechach, to jest zachmurzenie całkowite. Przelotne opady deszczu i burze, tych burz będzie znacznie więcej. One będą się przemieszczać właśnie z południowego wschodu na północny wschód. Czyli u nas wystąpią mniej więcej 19, 18, 17, no gdzieś tak w tych godzinach. Temperatury, jak widać, 6 czerwiec, też bardzo ciepło.
To jest godzina 18, też będzie bardzo ciepło, bo będzie bardzo duszno. Nawet wieczorami będziemy odczuwać tą zawartość pary wodnej. Będzie po prostu parno i duszno. Jeśli nikomu to nie przeszkadza. No i na finał dzisiejszego dnia pogoda dzisiaj była rewelacyjna. I mam nadzieję, że taka z nami pozostanie bardzo długo. Aczkolwiek prognozy na następny tydzień przedstawię w takiej formie, aby to było po prostu krócej zrobione, niż miałbym rozpisywać się do granic niemożliwości. Oczywiście prognoz rozszerzonych dość długo nie było, ale pojawiły się takie dwa na profilu. Jeżeli chodzi o stronę internetową, wiem, że tam jest cała baza wiedzy i dostęp do klimatologii, oceanologii, badania stratosfery. Ta strona nabędzie nieczynna do czerwca. Ważność karty mi się niedługo kończy. Nie mam jak się też zalogować przez PayPal. Nie mam dostępu do konta internetowego, także to muszę założyć następne konto, bo tam jest przede wszystkim nieaktualny numer telefonu. I mam 30 dni na to, żeby ta strona powróciła w moje ręce. Jeżeli nie, to... Ale zrobię to być może w niedzielę. Zobaczymy. I to by było na tyle. Słuchajcie, kiedy ja odchodzę w ogóle... Nie wiem, jaki to jest dzień w ogóle, jaki to będzie. Trzeci to jest czwartek. Piąty to... Piątek, szósty to sobota, siódmy to niedziela. Od 9 czerwca do 21 czerwca będę niedostępny. W tym czasie będę się uczyć do egzaminów semestralnych, kończących obecnie ten rok. Nic dodawać chyba nie muszę. Wszystko jest na Facebooku wyjaśnione. Jeżeli są jakiekolwiek pytania, to bardzo proszę je zadawać, ale nie odpowiem tak, żeby tak było powiedziane od teraz, zaraz. Do zobaczenia i wszystkiego dobrego, bezpiecznego, przede wszystkim wypoczynku i zobaczymy się niedługo.